Na poważnie. Wow! Nie. Z jakim opóźnionym zapłonem krzyknęli. Na dach i na lewo. Na, turlamy się, turlaj się. Do, tu, o, to jest. Jakie mam się. Zepsułem syreny, ale jedziemy na nich, okej. Cześć i czołem, ja jestem Random i dzisiaj witam was w kolejnej odsłonie naszej serii Gramy w karabiny, gramy w Grand Theft Auto 5. Co spostrzegawczy już zauważyli, że dysponuję troszkę lepszym głosem, że dysponuję troszkę takim barwniejszym, nie wiem, może bardziej męskim, no już musicie sami ocenić. Oczywiście bardziej męskim w tym znaczeniu, takim bardziej basowym, takim grubym głosem. No cóż, no nie bez przyczyny. Jak wiecie, w poniedziałek 15, czyli wczoraj, miałem urodziny i tak wyszło, że do dzisiaj nie wiem, co im za to zrobić, ale moi przyjaciele i dziewczyna razem złożyli się na prezent, co poskutkowało tym, że teraz do was mówię przez Blue Yeti. Tak, przez Blue Yeti. Uwielbiam ich wszystkich, każdego z osobna, kocham oczywiście, bo... Powiem wam, że jestem w ogromnym szoku, tak patrząc z perspektywy czasu na to, co kurde kupili. Z profesjonalny mikrofon, który pozwoli mi w końcu te odcinki troszkę uczynić takimi, wiecie, bardziej z większą jakością, nie wiem jak to teraz określić. Ale po prostu będą kurde się lepiej będzie się oglądało, no bo słyszycie teraz dokładnie to, co mówię. No jego zaletą jest to, że mogę mówić cicho, tak jak mówię teraz, bo teraz mówię prawie szeptem. A i tak będziecie słyszeć wszystko, nie? Mam do tego jeszcze odsłuch w słuchawkach, więc dokładnie wiem, jak brzmi mój głos, co muszę poprawić podczas mówienia i tak dalej, i tak dalej. Ale nie rozwodząc się, po prostu jeszcze raz wszystkim dziękuję. Wam dziękuję za to, że jesteście, bo gdyby nie to, że oglądaliście odcinki, gdyby nie to, że oglądaliście streamy, to mikrofonu by nie było. Serio, no bo dla kogoś ten mikrofon jest, nie? Ja sam do niego mówił nie będę, wiecie. Do grania w CS-a wystarczy mój stary mikrofon, nie? Taki, wiecie, do wpięcia do słuchawek, no to troszkę inna kategoria. Ale nie będę się już dłużej rozwodził. Oni wszyscy wiedzą, podziękowałem itd. itp. A teraz lecimy z misją dla Franklina. Mogę kaszleć, a żeby ten mikrofon jest dość czułym mikrofonem, to będę go wyciszał na czas kasłania. Tak jak teraz na przykład. Bo byście tu umarli na zawał. Co tu się stało? Halo. No i don't wanna know. Za kimono rosyjskie. Odziej się, kobieto. Izolacja, widzę, z towarzystwa. Koledze się napad spodobał i teraz, wiecie, teraz, no, troszkę mu to towarzystwo śmierdzi. Ten siedział. Ale Franklin teraz nabrał takiej klasy. Już nie jest taki homie z osiedla, tylko taki faktycznie gangsta, nie? Niga gangsta. Się cisnął. Jakie puncze, kurde, jeden za drugim. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours.
Czy on się zderzy z rzeczywistością, tak patrząc w przód na fabułę? Chyba nie aż tak. Nie wiem, czy coś będą robić Franklinowi? Nie, tam wiem, że Michael dostanie pod po pupie. Nie wiem. Aha, czyli jednak się kochamy. Dobra, jedziemy gdzieś strzelać. Nie ma problemu. Też powiem wam, że odkąd mam mikro, to tak mnie na śpiewanie bierze tak blisko i w ogóle mówić. Można śpiewać bez słowa jak Tom Jones. Ale nie będę wam śpiewał, przykro mi bardzo. Po pierwsze pękną wam uszy, bębenki i wszystko, co tam macie w środku. A po drugie śpiewam tylko dla jednej osoby. Przepraszam was za tą grzywkę, wiem, że się nie uczesałem. Znowu mam taką grzywkę, jak nie powiem co. No i za kola, nie? Zaczesz się siara na YouTube'a, kurwa. Kurwa, no... No trochę... Boże, jeszcze gorzej. Nie... Ej nie, kolejny cel do Knightów na perukę. Serio, zbieramy na perukę, bo tak nie może być. No, jakiś messenger. Uwaga! No to idziesz tam, biegnij tam, chłopie. Czasu nie ma, bida dookoła. Zbrojownik gwiazd. To jest podszczepianą latarkę do czego? On... Kurde, nie widziałem, co było napisane. Zakup podczepianą latarkę do kolby chyba, ale... Nie, ja wyjdę z tego. Odejdę stąd i zaraz się pojawi komunikat, tak myślę. Halo? Ni? Bida? Kurde, jak ja mam co mam kupić tu? Latarka, to o to chodzi? Tak? To o to chodzi już? Nie? Wyjdę, pokaż mi polecenie, bo nie wiedziałem co mam kupić. O, już? Podczepianą latarkę do strzelby. No kurde, nie mogliście wcześniej powtórzyć. Tylko teraz się musiał bulwersować i denerwować. Dobra, już lepiej. Strzelba tłokowa. Latarka podczepiana. No i więcej kasy nie wydajemy. No już chodź, mam latarkę, możemy iść. Chodź na kepsa najpierw, jeszcze skoczymy i będziemy potem się strzelać. Gdzieś podepchnę żelastwo? Jakaś wojna gangów znowu, czy co? Oh, sweetie, oh, sweetheart. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy się lepiej słucha, czy czujecie faktycznie różnicę między Blue Yeti a mikrofonem z słuchawek Sunblaze. Bo ja myślę, że jest różnica, ale to jest wasze zdanie, nie? Ja wszystko robię dla was, dla widzów. 217 subów zobowiązuje. Kurwa. Kurwa, kiedyś to było. Kiedyś to było, bo się nie miało. Co ty mnie tak sponiewierało? Idź tam, przepraszam, ja już jadę. Sponiewierało. Także ja tam czekam na opinię w komentarzach, czy jest troszkę lepiej, nie? Odcinek będzie za 3 godziny. Tak, za 3 godziny. Nagrałem to o 12.30. No, za 2,5 godziny. Możesz iść z tym motorem. A gdzie my w ogóle jedziemy? Co to się tu dzieje? Co to za awangardy? Gdybyście mieli pytanie o live'y oczywiście, to prawdopodobnie zrobimy live'a w środę, czyli jutro. Ale na 100% tego powiedzieć wam niestety nie mogę. A co, gdzie mam tam? Nie bardzo rozumiem. Tu? Ja na coś jeszcze padłem, na jakiś taki szalony pomysł. Teraz, zamiast, wiecie, miniaturki z odcinka na grupie. Na grupie to powiadomienie o odcinku. Zamiast miniaturki z odcinka, to wam wrzucę zdjęcie mojego stanowiska progamingowego. No, poważnie. Czekajcie, moment. Moment, bo ja muszę kadry ustawić, wszystko, wiecie, pochować, brudy, naczynia, fuj. No, poważnie.
No, zrobione. Także będzie na grupce. Będzie na grupce! Normalnie! Oh yeah! Ty weź tą szczelbę z latarką, tak? To jest latarka? Okej, okay, dobra. Czy oni mają broń? Nie mają broń, to też schowam, żeby nie było przypału, że tak wchodzimy w gościa ze strzelbą tłukową i kurde latarką podpiętą, nie? Co pan tu chce? Zabijać! No to proszę, tylko szybko. Aha, Ballasi dawniej. Kto grał w San Andreas, tym kojarzy. Co? Just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, this ain't about you, man. Co tam się już kuje? What the fuck is this trick talking about, man? Oho, ktoś nadjechał. Ale patrzcie, jaki kadr filmowy był teraz. To nie było w ogóle graficzne, to było po prostu jak realistyczny film, nie? Jak ten samochód podjechał. Cofnijcie sobie, jeżeli chcecie. Co? Ani dzień dobry, ani przepraszam, tylko od razu kula w łeb. Posłuchaj się, to jest moja miejscówka. No strzel go, no dziękuję. Wiem, wiem, moja celność 100%. Kurde, czekaj, czekaj, Frankuś. Czekaj, Frankuś, moment. Frankuś! Faktycznie troszkę mało tu widać. Dawaj typów, gdzie są? Wow, wow, Davis. Raz, kolejny. Dwa, kolejny. Jeszcze jakiś kandydat, kurde, do Nobla? Nie? No more, leżysz, aż ci się udo przekręci. Ty też? Raz, proszę bardzo. A! Zjadłem się teraz, no. A, to jest skrzynia! O, już, dziękuję. Raz. Nie ładuj na widoku, schowaj się, paracu. Co? Kto był na wośpie? Pochwalić mi się. Kto był na wośpie i podziękował Jurkowi za to, co robi? Do puszeczki wrzucił. Kto dzieciakom pomógł? To nie ja go zabiłem. Kto tam do puszeczki wrzucił na dzieciaki? Ja wam gwarantuję, że wośp to jest taka inicjatywa. Serio, całym serduchem ją wspieram. Jeżeli nie wierzycie, to wejdźcie sobie na mój profil na Facebooku, oczywiście przez grupę i zobaczcie, co mam na tapecie. I to jest autentyczne zdjęcie robione przeze mnie. Bo jak się widzi coś takiego w szpitalach, to aż się chce pomagać. Tym bardziej chce się pomagać. Więc jak wrzuciliście, to tam serduszko ode mnie dzisiaj dostaniecie. A i no, wziomaj mi sto! Ty też, fuck you. Raz, dwa. Jakiś chętny jeszcze? Man, backup. Żebyś przyszedł tu. Przeładujemy ścianę, póki jeszcze jest bezpiecznie, safety. Gangbang? Ja ci zaraz gangbang. Sięgnę. Wow, jak to ma zasięg! Jaki to ma dobry zasięg! Wstał! On położył się, zabiłem go i wstał i dobrze się położył. Co? Ta gra jest chora. Ach, się z... No. Zabił cię ktoś już? Jeszcze nie. Dobra, ten leży. Ten leży. To jest mój. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Coś tu wybuchło. Przepraszam, my tylko tak przechodziliśmy. Nie chcemy źle. Naprawdę, nie chcemy źle. Przejęłaś przez te drzwi. Dziękuję. Jakiś delikwent jeszcze? Ty też? Proszę bardzo. I jeszcze raz. I tu, tu już. Dobra. Wybiegać. Czekam, halo. Dobra. Otworzone. Co? Heli... Przeładuj najpierw, czekaj. Hop. Hopak. Aha,
Aha, przełączył mi broń, bo mi się ammo skończyło, dobra. Okej, stracił żołnierzy i odleciał. A ja biegnę za chłopakami. Posuwać się, bo mi łopatka krwawi, nie widzicie? Ten się grzebie. To nie małpi gaj, uciekaj stąd. Zdjąć go? Zdjąłem. Jedna bestia mniej. Dobra. Zaczekaj na Lemara. Rusz dupsko. Dobra, pany, ładować dupska, szybko. Ale raz. Mamy jeszcze opony wszystkie? Bo chociaż jedną? Dobra, mamy coś. Jak się tutaj... Caps Lockiem, nie? Nie. Jak się wyłączało sygnały, syreny alarmowe, dźwiękowe? Chociaż nie wiem, czy to wpływa na to, że oni mnie z większej odległości słyszą, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Zgiś mnie z tym autem stąd! Droga szeroka i pode mnie wjeżdżasz. No i mnie widzę, super. Nie. To wcale nie była moja wina. To on we mnie wjechał. Dobra, jak tu się wyłączyć? Dobra, ale ja jestem Amebus. Amebus Pospolitus. No nie, no znowu policja i nie było ich tu. Dobra, słuchajcie, pojedziemy trochę w miasto, bo ja widzę, że tutaj to się zbyt gorąco robi. Wiem oczywiście, właśnie miałem wam powiedzieć, wiem, że obiecałem wam napad Trevorem we wtorek, czyli dzisiaj, na tym odcinku. Chciałem go zrobić, ale niestety on się jeszcze nie pokazuje, więc chyba trzeba zrobić trochę wątków fabularnych ze strony Franklina i Michaela i dopiero wtedy Trevor nam się odbloknie, nie? Tak mi się wydaje. Uciekam na wstecznym. Mistrz wstecznego. Czemu mnie tak... Co, uderzyłem i... Nie rozumiem tej gry. Serio. Ale Franklin ma takie umiejętności specjalne, nie? Z tego co wiem. Przepraszam, że tak mucham. Wszystko kurna wiedzą. Wszystko wiedzą i wszędzie. Nie jest takie proste przed nimi uciec. Nie przed trzem... O, kanion. Tam się zawsze fajnie ucieka. Zium. Elegancko. Dobra, i jadziem, friendo. Tu będzie taki kanał po lewej stronie, albo po prawej. Wiecie, żeby z kanionu wyjechać taką podziemną drogą i w niego się chcemy wbić. Chyba, że już nie będzie. Dobra, zgubiłem ich? Ale fajnie. Kurde, jak fajnie. Jednym mostem. Chyba mnie nie wyczają, nie? Dobra, przyjechał. Jest, okej. Okay. Helikopter raczej też mnie nie zauważy. Jest, kurwa. Jest. Pięknie, kurde. Tak się misja kończy. To jest to. No, na poważnie, kurwa. Na poważnie. Wow! Nie. Z jakim opóźnionym zapłonem krzyknęli. Na dach i na lewo. Na, turlamy się, turlaj się. O, to jest... Chyba mi się... Zepsułem syreny, ale jedziemy na nich, okej. Okay. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Nie. Tędy, to. Dobra. Ach ty. Kurczę, dobra, jedziemy. Nie, te syreny są okropne. Ja lubię syreny, bo to moje zawodowe zboczenie i hobby, ale te są brzydkie.
But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that. You are diplomatic. Ponczek. Ring of Fire, Chili House. Oj, jadłem taką zapiekankę niedawno. Ale ludzie, taką, że pogryzie samej bułki z podkładem. Ja wywaliłem karton mleka sam, nie? Masa... Nie, nie, dobra, nie, ma, nie gadam o tym. O, fuj, obrzydliwe. Jadłem, okej, okay, wszystko. A, bo Franklin teraz się już bardziej w stronę chyba miastową odwrócił. Już teraz nie jest homie ze siedla. No i kurde, prosta piłka, wyjaśniony. Tak nie bawi i tak. Oh yeah. Może jeszcze na spacer z Szczopkiem wyjdziemy? Z Szczopkiem. Pimpusia pamiętacie? Jest Pimpuś. Możemy wjechać radiowozem do garażu? Tak z ciekawości. Bo wiem, że w Vice City pamiętam, że było tak, że jakim samochodem byśmy nie wjechali do garażu, to on i tak się potem regenerował, nie? Na czysto wyjeżdżał. No a ten jest dość mocno zmasakrowany, bo tu że przestawione wszystko. Silnik łącznie z tym też przestawiony, nie? Dobra. Brumni. Nie brumniesz? Dobra. No to nie brumaj. Idę po Chopa. Chop, cześć. Chodź. Chodź, Chop, idziemy. Tylko jeszcze nie wiem gdzie. Chodź, homie. Franklin może mu rzucać do aportowania piłkę, którą ma w kole wyboru broni. A jakby go tak... na wieżowiec zabrać i zwierzęcą piłkę zrzucić, to też skoczy? Boże, okropny jesteś. Chop. Jesteś pieseł? Dobra, goni. Zasuwaj. No, możesz biec, klucho. Ciekaw, czy ją przyniesie. Jakieś auto na mierzanie ma na tą piłkę chyba, bo nie widział, gdzie poleciała. A i leci z nią, patrz. Leci z nią, kurde. Dawaj piłę. Chodź, sprint, kto pierwszy, dawaj. Chciałbym mieć psa, bardzo chciałbym mieć psa, naprawdę. Lubię te zwierzęta. A jeszcze wiecie, takiego wiernego naprawdę, który, z którym można nawet pogadać, bo wiecie, że rozumie. To już kosmos jest w ogóle, nie? Chopik, bzium, piłeczka. Chop. Piłkę tam ci rzuciłem. Chyba po Wigilii jesteś, bo takie zapasłe brzucho, że chłopie. Niesiesz! To fenomenalnie! Dobra. A jak rzucił w niego? Nie da się. No nie, aport, przyniósł ci ją już. Oddaj, zostaw, Chop, zostaw to. Zostaw, Chop, nie. Dobra, słuchajcie. Podniósł. Przeciągać oczywiście nie będziemy, bo odcinek 22 minuty, czyli klasyk standardowo jest, nie? To będziemy się mogli już powoli zbierać. Kolejny odcinek w czwartek o godzinie 15 na kanale. Mam nadzieję, że nam się uda już Trevora ogarnąć. Więc to tyle. Dzisiaj Franklin trochę gangsty, trochę szczelby z tłokiem, latarką i homisiów, którzy wyszli z więzienia. No i nasz Czopek, nie? Czopek na propsie. Masz, leć. Baw się dobrze. A ja was żegnam, Czopek. Czopek was też żegna. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dajcie znać sobie w komentarzu, dajcie łapkę w górę. Subskrypcjów trochę, może chciałem tam, wiecie, tak rzucić subskrypcją. No, naprawdę. Czop biegnie, ja się zbywam. Siemanko, cześć.